witam Państwa bardzo serdecznie. Z racji niedawnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego opowiem Państwu historię z nim związaną, ale za to bardzo mało znaną. Przedstawię losy warszawiaków, którzy po upadku Powstania ukrywali się w ruinach miasta, prowadząc życie przysłowiowego Robinsona. Dowiecie się, jak ono rzeczywiście wyglądało. Dowiecie się, co było warunkiem skutecznego przetrwania i jak się to ostatecznie zakończyło. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. Powstanie warszawskie napisało wiele historii. Każda z nich jest wyjątkowa, ale wyjątkową historią są również losy tych warszawiaków, którzy przetrwali powstanie, a potem przez wiele miesięcy ukrywali się w ruinach wymarłego miasta, tocząc żywot Robinsona Crusoe, rozbitka, który przez wiele lat zmuszony był żyć samotnie na bezludnej wyspie. Ich los jakoś umknął historykom Powstania Warszawskiego. Dopiero ekranizacja autobiografii Władysława Szpilmana w reżyserii Romana Polańskiego sytuację tę zmieniła. Polański po mistrzowsku pokazał w swoim filmie Pianista losy żydowskiego pianisty i kompozytora, który przeżył zarówno likwidację warszawskiego getta, jak i Powstanie Warszawskie. Szpilman przed wojną pracował w Polskim Radiu, dla którego wykonywał utwory muzyki klasycznej. Gdy wybuchła wojna, cała rodzina Szpilmanów znalazła się w warszawskim getcie. Szpilman utrzymywał swoją rodzinę grając w kawiarniach na terenie warszawskiego getta. W 1942 roku, gdy Niemcy przystąpili do jego likwidacji, stracił swoją rodzinę. Sam zaś, dzięki pomocy żydowskiego policjanta, uciekł z warszawskiego Umszlakplacu i uniknął deportacji do Treblinki, gdzie trafiła jego rodzina. Szpilman uświadomił wtedy sobie, że nie zdoła dalej przetrwać w getcie, ale tak się nie stało. Przez jakiś czas pracował na budowie razem z innymi ocalałymi mieszkańcami getta. Wiosną 1943 roku nawiązał kontakt z przyjaciółmi po aryjskiej stronie miasta i w rezultacie tego udało mu się uciec z getta. Ukrywał się przez następne miesiące dzięki ich pomocy. Z okna mieszkania, w którym przebywał, widział dramat powstania w warszawskim getcie. Jego sytuacja stała się jeszcze trudniejsza, gdy jego polscy przyjaciele zostali aresztowani przez gestapo, a on sam nie mógł już liczyć na ich pomoc. Zdemaskowany przez niemiecką sąsiadkę musiał uciekać, ale znalazł nowe schronienie. Gdy 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie, Władysław Szpilman musiał ponownie walczyć o życie i to każdego dnia. Widział dramat Powstania Warszawskiego i samych warszawiaków. Ukrywał się wówczas w wielu miejscach. Pewnego dnia znalazł się w zrujnowanym budynku, gdzie wcześniej mieściła się kwatera niemieckich wojsk. Szukając czegoś do zjedzenia, został przyłapany przez Wilma Hosenfelda, kapitana niemieckiego Wehrmachtu. Myślał, że to jest już jego koniec, ale Niemiec zaczął go przesłuchiwać. Gdy dowiedział się, że jest pianistą, nakazał Szpilmanowi zagrać na stojącym w jednym z pomieszczeń fortepianie. Szpilman zagrał wówczas balladę G-moll Fryderyka Chopina. Niemiec wzruszył się. Dostrzegł w pianiście zaszczutego człowieka. Postanowił mu pomóc. Co jakiś czas przynosił mu jedzenie. A przed ostateczną ewakuacją z miasta oddał mu nawet swój oficerski płaszcz. Szpilmanowi udało się przetrwać.
przez cały czas ukrywania się prowadził bardzo uregulowany tryb życia. Po latach wspominał to tak. Przez cały dzień leżałem bez ruchu, by oszczędzać nikły zapas sił, jaki mi jeszcze pozostał. Przywoływałem w pamięci treść wszystkich książek, jakie kiedykolwiek czytałem oraz powtarzałem angielskie słówka. O zmierzchu zasypiałem i do około pierwszej w nocy spałem, po czym przyświecając sobie zapałkami, które znalazłem, wyruszałem na poszukiwanie żywności. Podobnie jak Władysław Szpilman, życie Robinsona toczyło w ruinach Warszawy dziesiątki innych warszawiaków, którym udało się przetrwać powstanie, a potem systematyczne wyburzanie miasta przez Niemców. Ich motywacje były bardzo różne. Czasami była to decyzja, która nie miała alternatywy. Tak było w przypadku Szpilmana i innych warszawskich Żydów, którzy dobrze wiedzieli, że jeśli wpadną w ręce Niemców, czeka ich natychmiastowa śmierć. Ale wielu ukrywających się warszawiaków nie chciało porzucać swojego miasta, licząc na to, że niebawem wkroczą do niego Sowieci. Niektórzy ukrywający się, zwłaszcza ci, którzy walczyli w powstaniu, nie dowierzali niemieckim zapewnieniom o tym, że jako jeńcy wojenni będą traktowani zgodnie z konwencją genewską i woleli się ukrywać. Byli też tacy, którym powstanie całkowicie rozwaliło psychikę i niemieckie zarządzenia o opuszczeniu miasta przez ludność były im całkowicie obojętne. Ale wśród ukrywających się byli też i tacy, którym udało się przeżyć egzekucję, bo Niemcy uznali ich za nieżywych. Ci zazwyczaj nie czuli już strachu związanego z ukrywaniem się. Krótko mówiąc, o losie warszawskich Robinsonów bardzo często decydowały przypadki. Tak było również z 16-letnim Antonim Czarkowskim, który wyprowadzony na rozstrzelanie z budynku przy ulicy Marszałkowskiej 21 przeżył, ponieważ pijany niemiecki żołnierz strzelił niecelnie, jedynie go raniąc. Gdy Czarkowski znalazł się wśród innych zabitych, wśliznął się przez okno do pobliskiej piwnicy, a potem ukrył w jednym z opuszczonych mieszkań. Podobnie było ze Zdzisławem Michalikiem i Władysławem Tymińskim, którzy również cudem uniknęli egzekucji. Po tym fakcie obaj postanowili ukrywać się na poddaszu jednej ze spalonych kamienic. Po jakimś czasie dołączył do nich Jan Łatwiński, którego rodzina miała wcześniej zginąć. Jeszcze w czasie powstania w jednej z uszkodzonych kamienic przy ulicy Ogrodowej schronili się Józef Dudziński z żydowskim szewcem Witoldem Łazowskim. Po jakimś czasie zorientowali się, że w tej kamienicy ukrywa się również czteroosobowa rodzina Słowików oraz Władysława Lewandowska, jego dozorczyni, będąca w zaawansowanej ciąży. Nieco później dołączył do nich Józef Fettinger, właściciel olejarni, która znajdowała się na parterze tej kamienicy. Po jakimś czasie cała ta grupa ulokowała się w dwóch niewielkich pomieszczeniach na siódmym piętrze, gdzie trudno było dotrzeć z uwagi na zburzone schody. Ukrywać postanowiła się również Danuta Gałek, pseudonim Blondynka, która w czasie powstania była sanitariuszką batalionu Chrobry. W ostatnich dniach powstania zajmowała się grupą 22 ciężko rannych powstańców, których zdołała umieścić w piwnicy przy ulicy Freta 3. Ale w następnych dniach większość z nich z powodu upływu krwi i ran zmarła. Ocalała tylko ona oraz Mieczysław Gałek, pseudonim Elegant, jej przyszły mąż, z którym razem ukrywali się przez kolejne miesiące. Chyba największa, bo aż 34-osobowa grupa ukrywała się w bunkrze usytuowanym pomiędzy ulicami Śliską 7 a Sienną 22, który to rejon był najbardziej zniszczony przez niemieckie bombardowania. I dlatego podziemny bunkier udało się ukrywającym dobrze zamaskować.
W tej grupie, która się w nim znalazła, była między innymi pięcioosobowa żydowska rodzina Fischerów, znany warszawski ginekolog Henryk Beck i jego żona Jadwiga oraz emerytowany kapitan Władysław Kowalski. Pewnym odstępstwem było w tym przypadku to, że w bunkrze znajdował się pies. Z reguły bowiem ukrywający się nie zabierali ze sobą zwierząt do kryjówek, aby nie zdradzały one Niemcom miejsca ukrywania się. Po jakimś czasie członkowie tej grupy przebili się do innych piwnic, aby zwiększyć swoją przestrzeń życiową. Codzienne życie tej grupy było bardzo ciekawe. Dyskutowano, grano w szachy, karty, malowano. Doktor Beck wygłaszał nawet codzienne pogadanki dla wszystkich. Ta grupa była bardzo dobrze zorganizowana. Stale poprawiała maskowanie miejsca ukrywania się i na bieżąco reagowała na wszelkie sygnały o nadchodzącym zagrożeniu. Gdy pewnego dnia Niemcy zaczęli ostukiwać kilofami sufit jednego z pomieszczeń, błyskawicznie zapełniono je gruzem, aby stworzyć wrażenie, że jest ono zawalone. Ukrywający się w ruinach Warszawy ludzie wykazywali się nadzwyczajną pomysłowością. Stefan Ślusarczyk i Franciszek Głowacki, jeszcze gdy trwały walki powstańcze, postanowili ukryć się w sporym piecu na terenie byłej fabryki wyrobów pozłacanych Plewkiewicza na warszawskim Solcu. Decyzję tę podjęli zaraz po tym, jak Niemcy wybudowali wokół fabryki bunkry i rowy łącznikowe. Fabryczny piec był więc ich miejscem zamieszkania przez kolejne miesiące. Niemcom nie przyszło do głowy, aby zajrzeć do niego. Nie zauważyli też obu ukrywających się, gdy ci w nocy zapuszczali się do pobliskich willi, aby znaleźć jakąkolwiek żywność i wodę. Ukrywanie się wymagało stworzenia bardzo precyzyjnego regulaminu i jego skrupulatnego przestrzegania. Chodziło o to, aby niepotrzebnie nie narażać na niebezpieczeństwo zarówno siebie samych, jak i innych. Łamanie tego regulaminu spotykało się z karami. Ten regulamin mówił między innymi, że należy zachować ciszę, nie wolno wychodzić na zewnątrz bez powodu, nie wolno głośno rozmawiać, kasłać, kichać oraz należy przestrzegać zasad korzystania ze zdobytej z tak wielkim trudem żywności. Jeśli ktoś zachorował, pozostali mieli obowiązek skrócić jego cierpienia. Te zasady ukrywający się musieli przestrzegać, jeśli chcieli przeżyć. Gdy Jakub Wiśnia, jeden z członków kilkuosobowej grupy Żydów, która ukrywała się w bunkrze przy ulicy Twardej, wypił z pragnienia wodę, która była zapasem dla całej grupy na kilka dni, został skazany przez swoich towarzyszy na karę śmierci, którą jednak odroczono. Życie w takich ekstremalnych warunkach było prawdziwym testem dla człowieka. Pokazywało jego determinację do przetrwania, ale i człowieczeństwo. Nie wszystkim udało się przetrwać te ekstremalne warunki. Niektórzy popadali w depresję albo dopadały ich ataki paniki. Inni, mając dosyć życia w nieustannym napięciu, podejmowali decyzję, aby wyjść z ukrycia i za wszelką cenę wydostać się z miasta. Tak zrobiło to w drugiej połowie października 1944 roku sześciu powstańców z oddziału kapitana Zygmunta Necera, Kryska, którzy ukrywali się w jednym ze zniszczonych domów przy ulicy Czerniakowskiej. Ale tylko dwóm z nich udało się przepłynąć Wisłę i dostać na Pragę, chociaż zostali ranni. Ci, którzy ukrywali się przez kilka miesięcy, niekiedy przestawali wierzyć w to, że zdołają dotrwać do przybycia Sowietu. Ale w końcu ten dzień nadszedł. Władysław Szpilman mało nie przypłacił tego dnia życiem. Widząc z okna wkraczające do miasta razem z Sowietami oddziały Berlinga,
wybiegł na ulicę, ubrany w płaszcz niemieckiego oficera Wilma Hosenfelda. I wtedy w jego stronę posypały się strzały. Na szczęście te strzały okazały się niecelne. W moim następnym filmie opowiem Państwu o kulisach powstania pierwszej bomby atomowej. Dowiecie się, w jakich warunkach się ona narodziła. Poznacie dylematy jej twórcy, fizyka Roberta Oppenheimera. To wiedza, którą warto znać. Ten film zatytułowałem Od triumfu do tragedii. Robert Oppenheimer i bomba atomowa. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, Wojciech Trojan oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.